Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś porozmawiamy o wale zbożowym. To jest temat, który będzie wracał, dlatego że on nie dotyczy tylko i wyłącznie zboża. O zbożu mówimy w tej chwili. On dotyczy praktycznie wszystkich produktów rolnych. Teraz będzie niedługo problem ze skupem polskich warzyw i owoców, dlatego że zostały to również zakupione z Ukrainy i to oczywiście dużo taniej. Na Twitterze jest bloger o nazwie Szermierz Gwiazdy Polarnej, który w sposób bardzo precyzyjny i zwięzły wytłumaczył, jak ten wał, o którym mówimy, przebiegał. Pozwolę sobie tutaj przeczytać i potem będziemy to komentować. W maju zeszłego roku członkowie opozycji, niezależni eksperci i sami rolnicy alarmowali w sprawie importu zboża z Ukrainy. Padały wtedy konkretne propozycje rozwiązań zabezpieczających tranzyt ukraińskich towarów przez Polskę, dokładnie przed takim scenariuszem, jakiego jesteśmy obecnie świadkami. Jednym z rozwiązań było wprowadzenie kaucji tranzytowych dla podmiotów organizujących transport przez nasz kraj, który uczyniłby proceder sprzedaży ukraińskiego zboża na terenie Polski zupełnie nieopłacalnym. Zgadnijcie, co się wtedy stało. Ruszyła wtedy typowa dla PiS kampania nienawiści, przeklejająca łatki zdrajców i ruskich agentów wszystkim, którzy śmieli kwestionować pomysły i decyzje PiS. W tamtym czasie minister rolnictwa Kowalczyk z Morawieckim i Kaczyńskim zapewniali rolników, że zboże będzie drożeć i zachęcali do wstrzymywania się ze sprzedażą plonów dla zwiększenia zysków. Czy aby na pewno chodziło o dobro rolników? Pewnie już się domyślacie, ale do tego wątku jeszcze wrócimy. Sprawę zdjęcia ceł na produkty z Ukrainy prowadził najpierw Waszczykowski, a potem komisarz europejski do spraw rolnictwa Wojciechowski. Obydwaj z PiS. To właśnie oni i ludzie z nimi, z ich otoczenia mieli największy wpływ na formę i procedury związane z procesem umożliwienia tranzytu ukraińskich produktów przez państwa Unii Europejskiej, a zatem PiS posiadał dogłębną wiedzę na ten temat od samego początku. Tutaj od razu, kaucja tranzytowa po prostu polega na tym, że ten, który wprowadza towar nadany na terytorium Polski, wpłaca kaucję, na przykład równowartość karnego cła. I jeżeli ten towar nie opuści Polski, to on te pieniądze traci. Proste. To tyle w kwestii wprowadzenia. Jak dalej potoczyły się sprawy, wszyscy wiemy, ale sprawa ma drugie dno i żeby je pokazać, potrzebne nam będą pewne liczby. W 2022 roku w Polsce zebrano 36 milionów ton zboża. Konsumpcja na rynku krajowym to około 28 milionów ton. Zatem 8 milionów ton musiało pójść na eksport. Niestety do tej pory ten wyniósł tylko 3 miliony ton, więc w magazynach zostało około 5 milionów ton polskiego zboża z poprzedniego sezonu. Łączna pojemność polskich magazynów zbożowych w Polsce to 11 milionów ton, przy czym około 3 miliony ton to magazyny własne producentów rolników. Szacuje się w Polsce na tę chwilę, obecną jest około 4 miliona ton zboża z Ukrainy, z czego 1,3 miliona ton się rozeszło. Nie zniknęło, tylko magicznie zmieniło się w zboże spożywcze i też zalega w magazynach. Oczywiście całe ukraińskie zboże trafiło do magazynów państwowych i tych należących do spółek handlowych i przetwórców. Oznacza to, że na 11 milionów ton całkowitej pojemności w Polsce magazynów, 5 milionów ton to zeszłoroczny nieudany import, 4 miliony ton z Ukrainy, to daje nam 2 miliony teoretycznie wolnej przestrzeni magazynowej. Teoretycznie, bo Polska jest na przykład importerem netto rzepaku i pewne moce magazynowe muszą pozostać dostępne na potrzeby bieżącego importu. Problem w tym, że pozostała wolna przestrzeń magazynowa jest rozproszona, a od połowy czerwca rozpoczynają się tak zwane małe żniwa, w których zbiera się jęczmień o zimy i rzepak. Od kilku lat zbiory samego rzepaku dają średnio 3,5 miliona ton na sezon. Daje to nam to najmniej
Półtora miliona nadmiarowych ton zboża, których nie ma gdzie zmagazynować. A mówimy tu wyłącznie o żniwach małych, po których następują żniwa duże ze zbiorami powyżej 30 milionów ton. Obecnie 100% objętości własnych magazynów producentów rolników zajmują zeszłoroczne plony, których cena skupów spadła w porównaniu do zeszłego roku o 50%. Nawet jeśli rolnik zdecydowałby się sprzedać to zboże poniżej poziomu, poniżej kosztów produkcji, to i tak nikt tego zeszłorocznego zboża nie kupi, bo nie ma miejsca w magazynach. Żeby rozpocząć żniwa, rolnik musi uwolnić przestrzeń magazynową na bieżące zbiory, co przy takiej ilości zmagazynowanego zboża z Ukrainy jest niemożliwe. Mam nadzieję, że to chociaż trochę pomogło zobrazować skalę katastrofy, przed jaką stanie polskie rolnictwo za 6 do 8 tygodni. Rząd broni się tym, że wyeksportuje nadmiar zboża tak, aby zwolnić przestrzenie magazynowe. Tyle, że na przestrzeni najbliższych 3-4 miesięcy potrzeba uwolnić od 6 do 8 milionów ton przestrzeni magazynowych, gdzie cały eksport polskiego zboża w 2022 roku wyniósł 3 miliony ton. Zboże ukraińskie może opuścić Polskę w zasadzie tylko drogą morską, ale realna, maksymalna przepustowość polskich portów to około 700 tysięcy ton na miesiąc. Zakładając, że Polska całkowicie wstrzyma eksport własnego zboża tą drogą, podaje nam minimum 5 miesięcy koniecznych na pozbycie się 4 milionów ton ukraińskiego zboża z magazynów. Teraz czas na konkluzję, a jako, że nie jestem dziennikarzem ani publicystą, pozwolę sobie na odrobinę spekulacji, bo mogę. Co byłoby, gdyby w zeszłym roku w chwili, gdy ukraińskie zboże już wjeżdżało do Polski, minister z Kowalczyk z Morawieckim i Kaczyńskim nie okłamali rolników co do spodziewanego wzrostu cen zbóż. Wtedy 3 miliony ton zbóż, które obecnie zalegają w magazynach rolników, znajdowałoby się w magazynach państwowych lub przetwórczych, bo rolnicy muszą zrobić miejsce na kolejne żniwa, czy im się to opłaca, czy nie. Jaki miałoby to skutek? Taki, że cały przekręt z ukraińskim zbożem nie byłby w ogóle możliwy z uwagi na brak przestrzeni magazynowych. Ocenę tego, na ile scenariusz takiego planowego działania jest prawdopodobny, pozostawiam Państwu. Ja, patrząc przez pryzmat 8 lat afer, swoją opinię mam, lecz zachowam ją dla siebie. W końcu dochodzimy do konsekwencji, a te będą dramatyczne. Choć o tym jeszcze głośno się nie mówi, i to jest teraz, drodzy Państwo, najważniejsze. Podobne wałki mają właśnie miejsce na rynku owoców, drobiu i innych artykułów spożywczych. Na naszych oczach dokonuje się zagłada polskiego rolnictwa. O ile można mieć pretensje do rolników o to, że głosowali na PiS, prawie 64%, gratulujemy panom, to nie można pominąć faktu, że właśnie dokonuje się destrukcja całej strategicznej dziedziny gospodarki, która jest podstawą suwerenności każdego państwa. Czy to jest wynikiem totalnego braku czy kompetencji, czy zwykłej pisowskiej chciwości, czy instrukcji z Kremla, może być może dowiemy się, jeżeli PiS przegra nadchodzące wybory. Sprawa jest doskonale, ta doskonale obrazuje, dlaczego Kaczyńskiego ludzie są zagrożeniem dla Polski, dla jej niepodległości i zachowania naszych polskich tradycji i dowodem na to, że obawy nasze, zwykłych obywateli, jak i polityków opozycji, nawet te najbardziej absurdalne, wcale nie są nieuzasadnione. Na koniec tej mojej domorosłej analizy chciałbym dodać, że tekstem w żadnym jego fragmencie ani w całości nie jest krytyką pomocy Ukrainie, którą osobiście wspieram całym sercem. I nie tylko, bo to zwyczajnie leży w naszym głęboko pojętym interesie. Jest to jedynie próba wyeksponowania, uświadomienia zagrożeń, jakie niosą za sobą obecne i nie daj Boże dalsze rządy PiS, które uważam tylko na tym jednym z wielu przykładów dowodzą, że PiS stanowi poważne zagrożenie dla egzystencji Polski jako niezależnego bytu. Proszę o refleksję, podanie danych, jeżeli ten uznacie tego tekstu za wartościowy. No i proszę Państwu powiedzieć, że to jest to jeden z lepszych tekstów, jakie czytałem. Jeszcze raz powtórzę, Szermierz Gwiazdy Polarnej to jest konto na Twitterze, bloger twitterowy. Ma zdecydowanie za mało obserwujących, bo tylko 825. Trzeba właśnie tutaj tego typu rzeczy jak najdalej, że tak powiem, szerzyć. To jest materiał wstrząsający. To nie jest jeszcze koniec tego materiału. Mamy do czynienia, tak jak Państwo widzieliście, z zaplanowanym przez kogoś. On tutaj poruszył wątek, że ja już kiedyś wspominałem tutaj z Tomkiem, że my nie wiemy, jaka była motywacja panów skrytego i na przykład, czy jakiś po prostu zręczny oficer GRU czy SWR im po prostu nie podał gotowej recepty, jak okraść rolników, jak tutaj zarobić na tym, wiedząc, jakie konsekwencje to wywoła, ponieważ ci chciwcy po prostu nie interesują się tym.
I teraz to jest po prostu to jest on tutaj ten też obszar Szermierz Gwiazdy Polarnej zwrócił uwagę, że nie można też nawet wykorzystać tego zboża jako opału i tutaj też pokazał, że oznaczałoby to, gdyby go spalić, oznaczałoby podwyżkę cen energii o 15%. Natomiast powiem w ten sposób, Tomku, tutaj naprawdę jest zatrważająca rzecz. No, za chwilę będziemy, teraz widzieliście Państwo, to jest 10 miliardów złotych, które oni chcą przekazać. To jest zboże, a mamy jeszcze owoce, warzywa, drób. No i pytanie teraz takie, powiem tak, ja nie wiem, jak Kaczyński zamierza to ogarnąć, ten bajzel. Szczerze mówiąc, mnie to średnio interesuje. Mam wrażenie, że oni kompletnie nie ogarniają tego, w jaki sposób rządzą. Ja przypomnę, że ich sposób zarządzania kryzysem zdrowotnym skończył się, czyli tym koronawirusem, skończył się 250 tysiącami ofiar śmiertelnych. Tomku, no, to jest jakaś gigantyczna beczka z prochem, która wygląda, że po prostu im wypali za kilka tygodni, po prostu będzie wybuch. Tak, nam wszystkim wypali. Polecam Państwu zwrócić uwagę na to, jak Polska wygląda w oczach międzynarodowej opinii społecznej. Zobaczcie Państwo, w ciągu tygodnia Polska zakazała importu zboża i wszystkich płodów rolnych. I później puściła ten import. W tej chwili już jest puszczony i już jest system kaucyjny. Teraz posłuchajcie Państwo. Tutaj tych transportów mają pilnować funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. W Krajowej Administracji Skarbowej jest cichy bunt. Od dawna już tak wielu ludzi po prostu nie rzuciło papierami. Mają dosyć i uważają, że te płace, które mają i ten zakres obowiązków jest zbyt duży, nie chcą tam pracować. Mają problem. Kolejna rzecz, brakuje wagonów. Dziwną rzeczą było to, że nagle okazało się, że wagony były sprzedawane. To, tak jak były sprzedawane węglarki, tak były sprzedawane inne wagony. Także to jest kolejny temat. Wiadomo, że jeżeli chodzi o przepustowość portów, szanowni Państwo, no, w portach porobiły się spółki, spółeczki, różnego rodzaju księstewka i to bardzo hamuje przepustowość tych portów. Naprawdę, to jest bardzo poważny problem. Jarosław Kaczyński, według tego, co mówił wiewiórki, nie zdawał sobie sprawy z tego, że tak to wygląda. Jemu to wszystko, nastąpił wybuch w twarz. I on pojechał, genialny strateg, ratować. No pojechał do tego Łysego wtedy ratować. No zrobiono to według tego starej metody, tego spędu. No i oczywiście wyszedł i powiedział, zanim jeszcze zrobił to rząd. On powiedział, że jest już odpowiednia ustawa o blokowaniu importu z Ukrainy. Szanowni Państwo, a ustawa pokazała się dopiero wieczorem. Dopiero wieczorem rząd to ogłosił. To wygląda dramatycznie, to co się dzieje. Tutaj są śledztwa i te śledztwa są ukierunkowane na to, żeby jak zwykle znaleźć ludzi, którzy na przykład mają swoje korzenie z PSL, żeby na tym zrobić kolejny tutaj świetny deal polityczny, bo nie będzie się mówiło o tym, że ludzie związani z PiS-em zrobili ten wielki przekręt. Ludzie z korzeniami z PSL-u. Szanowni Państwo, no oni nie rozumieją, że to są tylko gry piarowskie. To są tylko gry takie propagandowe. A problem jest taki, jaki tutaj przeczytał Janek. To naprawdę świetna, syntetyczna analiza. Trzeba przyznać, że naprawdę bardzo dobra analiza. Przede wszystkim jest przerażające to,
że to tak jak jest, kiedyś była taka książka Capote, Trumana Capote, reportaż, no, uważany za klasykę reportażu amerykańskiego, z zimną krwią, o pewnym historii pewnego morderstwa. I tutaj mamy do czynienia właśnie z czymś takim, czyli właśnie z takim, no, gospodarczym zabójstwem. No, oni tu poszli, tak jak on mówi, że no, mamy sytuację taką, że gdyby rolnicy sprzedali zboże, nie byłby możliwy wał. Więc występują najważniejsi politycy w kraju i mówią, nie sprzedawajcie, bo ceny będą rosły. Przez to, że oni im wierzą, nie sprzedają i dzisiaj mają gigantyczny problem, ale tamci mają gigantyczne zyski. Te miliony ton ukraińskiego zboża przekładają się na setki milionów, nawet miliardy zysków jakichś firm. Mówimy do kupców. Jakichś ludzi, po prostu i ludzi. I teraz, oni mają pretekst, żeby zainterweniować naszymi pieniędzmi podatnika, aby posprzątać konsekwencje swojego wału, czyli dostają taki, oni starają się to przedstawić, że jest jakiś problem, oni mówią, że Unia Europejska nie dopilnowała. No tutaj państwo mieliście prosty przykład. Wystarczyło wprowadzić kaucję. Wystarczyło wprowadzić tego, ale kaucja by wystarczyła, no bo jeżeli płacisz kaucję depozytową, no to nie możesz tego zostawić, bo ci się po prostu nie opłaca tego zostawiać. Ten cały zysk, który miałeś ze sprzedaży ukraińskiego zboża w Polsce, zżera ci każda kaucja na każdą tonę zboża, która wjeżdża do Polski. I teraz pamiętaj. Oni chcą kaucję wprowadzić, tylko już mają w ogóle jakieś kosmiczne założenie. Jakiś idiot. Ale teraz to już teraz. Bo ta kaucja, przepraszam, bo ta kaucja powinna być zwalniana, kiedy to zboże zostanie wyeksportowane poza Schengen, poza Unię Europejską, a nie poza Polską. Ale Tomku, teraz. Bo to plan jest taki, żeby kaucja była zwalniana, kiedy przekroczy granicę Polski to zboże. To tak, zaraz. Z drugiej zaraz... strony. No właśnie, chciałem powiedzieć, że za chwilę wróci. Natomiast, ale to nie o to chodzi, bo tutaj tak naprawdę dziś i tak już mamy debatę nad rozlanym mlekiem, bo to już się wydarzyło. To znaczy już jacyś kolesie kupili po prostu zboże tanio. Jeszcze inni doszli do wniosku, że ten zysk na ukraińskim zbożu jest za mały i kupili zboże techniczne, które wymieszali. To zboże takie, które służyło do produkcji na przykład opakowań albo do produkcji biopaliw. Czyli... Jest kolejny deal jeszcze. To znaczy teraz deal polega na tym, że firmy z rozdania PiS-u będą nagle otrzymywały preferencyjne warunki i będą budować olbrzymią bazę magazynową, czyli te silosy, kolejne silosy. I tutaj niektórzy ludzie, no tacy niespełno rozumu z PiS-u w tych różnych kurwizjach i innych ich świetnych przekaźnikach kłamstwa, mówią właśnie o tym, że będą wybudowane silosy, że będzie zwiększona pojemność portów. Ja tylko czekam, kiedy powiedzą, że będą budowane masowce, które będą to przewozić naprawdę i nowe stępki oddadzą. Teraz jest szanowni państwo, patent na to, że zielone światło, bo jeżeli wyjdzie któryś z nich z głupim, zidiociałym pomysłem na to, żeby otrzymał kredyt, czy żeby otrzymał jakieś zielone światło, bo będzie budował silosy, czy będzie w jakiś sposób przyczyniał się do możliwości wywiezienia zboża z Polski, to na to będą jeszcze wielkie pieniądze. Jak zwykle będzie to kolejny wał. Już mówiliśmy wcześniej, że należy skontrolować najpierw Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Trzeba to kompleksowo sprawdzić. Jak widzicie państwo, jest to imperium Dworczyka i Morawieckiego. Nie ma na to siły. Tam nie może nikt wejść. Ja się dziwię, dlaczego pan minister Banaś nie zrobi kompleksowej kontroli Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Panie ministrze, niech pan się nie boi. Krążą na mieście różne, że tak powiem, tak na tym znanym, różne opinie, że pan się jakoś z nimi dogada. Mam nadzieję, że to jest nieprawda. Bo tak mówią. I wiórki też sobie żartują, że pan jest dogadany i pan chce spokoju. I pan będzie robił tylko pozorowane ruchy.
Miejmy nadzieję, że nie. Bo niech pan pamięta, że oni panu nie odpuszczą. Pan powinien pamiętać o tym. Jarosław pamięta. Nie, Jarosław Kaczyński musi, on ma po prostu, on musi po prostu ukarać tych, którzy mu się postawili. To o tym się kiedyś boleśnie przekonał Andrzej Leper, któremu się wydawało, że po wrześniu 2006 roku, gdzie najpierw go wyrzucił z rządu, potem nie udało mu się przejąć partii Samoobrona. To wtedy oglądaliśmy te słynne zabiegi przekupywania polityków Samoobrony, które dokonywał Adam Lipiński, nagrane i opublikowane przez TVN. To też pewnie jest ta kwestia, niech zobaczcie, bo tak ta kwestia zniszczenia TVN-u to jeszcze jest za tamte materiały. To znaczy Jarosław Kaczyński gdzieś ma tam w tyle głowy, że to wszystko jest po prostu, trzeba rozliczyć. To jest wyjątkowo mściwy człowiek. To znaczy, to jest tak jak mówiliśmy tutaj wiele razy, on jest w tej swojej mściwości kompletnie nieracjonalny. Ja tutaj przypominam sprawę mecenasa Giertycha, która została sfabrykowana przez PiS, która kompletnie z punktu widzenia walki o dyktaturę i próby wprowadzenia była takim zupełnie niepotrzebnym frontem, w którym po prostu, który sobie stworzył Jarosław Kaczyński nie dlatego, że go potrzebował z Ziobrą, tylko dlatego, że Kaczyński miał osobiste ciśnienie raz za 2007 rok, że go Giertych wywrócił i pozbawił go władzy, zmusił go do wcześniejszych wyborów. Dwa, że Giertych, oprócz tego, że go tam smagał po prostu i chłostał publicznie, dosyć boleśnie z tej pozycji takiego komentatora, to jeszcze oprócz tego śmiał przyjąć reprezentację kuzyna, powinowatego Jarosława Kaczyńskiego, bo on jest mężem kuzynki, mówimy o tym austriackim biznesmenie, który publicznie ogłosił, że Jarosław Kaczyński go oszukał i przedstawił na to dowody w postaci nagrań. I całe spektrum ludzi dowiedziało się, że to nie jest sympatyczny dziadek, który jest jakąś tam, powiedzmy, pierdołą, która niewiele rozumie z otoczenia, ale jest to po prostu cyniczny gracz, który uważa, że nie płacić. To było bezczelne, te zachowania. Ale to była próba, której został poddany austriacki biznesmen. Gdyby on po prostu pokornie schylił głowę i powiedział, no tak, Jarosław tak zadecydował, to trzeba teraz pokorze czekać tego, to on pewnie za ileś miesięcy dostałby propozycję, w której Jarosław by mu wynagrodził z naszych podatków oczywiście, bo przecież nie z niczego, po prostu... No ale jemu się w głowie nie mieściło, że może tak postępować i funkcjonować. To jest tak, tylko... to dobrze świadczy o facecie, że bo to jest takie, on musi się zdać na łaskę Jarosława. Musi zrozumieć, że to od Jarosława z decyzji zależy, czy on dostanie pieniądze za wykonaną pracę. Że on musi się po prostu podporządkować. Jeżeli on tego nie jest gotowy na takie decyzje, to znaczy, że nie można dalej z nim współpracować. Czyli on oblał ten test. Jarosław mu zrobił test, czy on jest gotowy do uczestnictwa w większych projektach, czy w większych przewałach PiS-u tak naprawdę. Powiedziałeś teraz, bo Szanowni Państwo, jak będziecie oglądać Jarosława Kaczyńskiego w Janowie, to zobaczycie Państwo, że jest nowa koncepcja. Są już szkoleni ludzie, którzy Jarosławowi Kaczyńskiemu zadadzą trudne pytania. Jarosław Kaczyński będzie mógł się wykazać. Jarosław Kaczyński, jak ci tacy znani dyktatorzy, będzie mógł pokazać tą karzącą rękę ludowej sprawiedliwości. I będzie jakiś problem człowieka i Jarosław Kaczyński, no podobnie jak Duda Pomoc, tylko to jest Duda Pomoc przy Jarosławie Kaczyńskim, rozwiąże problem. Także nikt nie będzie mógł powiedzieć, że Jarosławowi Kaczyńskiemu nie zadaje ktoś trudnych pytań. Znaczy, nikt nie zada mu pytania, dlaczego szczuł na ludzi LGBT, ponieważ sam jest członkiem społeczności LGBT i dlaczego to robi. Takich pytań nie będzie. Będą inne. I będą ustaleni ludzie do odstrzelenia, których Jarosław Kaczyński spektakularnie pokaże
karzącą rękę sprawiedliwości. Wiem, że się teraz wścieknie, ale tacy ludzie już są szkoleni. Także będzie już inna formuła i to będzie to, co kiedyś Janek mówił. Car będzie Tak, bo to nie pochylić. jest król, to jest car. To znaczy I on teraz car musi mieć pochylić. absolutną... Królowie w Polsce dość wcześnie nie mieli już absolutnej władzy. Taki przywilej, jeden z przywilejów, który gwarantował szlachcicom brak możliwości zatrzymywania bez decyzji sądu, to był XV wiek, więc dosyć wcześnie. To są takie rzeczy, które w Polsce ograniczały. Właśnie ta z kolei w Rosji car, znaczy to nie była Rosja wtedy, w państwie moskiewskim car tak naprawdę był Bogiem. On mógł wszystko. I to jest to, co odpowiada Jarosławowi Kaczyńskiemu, taki poziom władzy. To się, powiem Państwu, to się nam kiedyś się wydawało abstrakcją. Ja przyznawałem się tutaj, że ja nie wierzyłem w to, co pisał Adam Michnik i co pisała Gazeta Wyborcza, że Jarosław Kaczyński chce dyktatury. W 2015 roku ta słynna okładka, że stawką tych wyborów jest dyktatura, była przedmiotem podśmiechujek takich różnych ze strony właśnie dziennikarza, również moich, że panowie po prostu nie trzymają ciśnienia. Natomiast potem się okazało, że on idealnie, pewnie znając go osobiście, po prostu idealnie wiedział, gdzie do czego dąży. To są takie rzeczy, które są. Jarosław Kaczyński wie, że muszą być igrzyska. Igrzyska urządzi sam. Igrzyska urządzi w taki sposób, tylko już teraz to będzie groźniejsze. No zobaczcie, jak zareagował w tej chwili na mianowanie tego człowieka, który był prawą ręką Mejzy. Jednak Sasin musiał go zwolnić. I to mówi się o tym, że Jarosław zadecydował. Jarosław powiedział, że tak nie może być i że trzeba zwolnić. I to jest kolportowane wszędzie wśród pisowców, że Jarosław dowiedział się, nie zgodził się na coś takiego. I no Mejzie nic nie zrobi, bo musi mieć ten głos Mejzy, ale tego człowieka z banku mu zwolnił. Ten bezczelny facet napisał jeszcze jakieś takie oświadczenie, że jest ofiarą oczywiście nagonki, ponieważ ma prawicowe poglądy. Rozumiem, że miał te prawicowe poglądy wtedy, kiedy obiecywał tym rodzicom śmiertelnie chorych dzieci, że je uleczy, brał od nich ostatni grosz. Tak? To wtedy to te najważniejsze były te prawicowe poglądy. No, jak widzicie Państwo, wracamy z Jankiem Zborem, że tak powiem, maniaka do tego wszystkiego, tak jak to wygląda i pokazujemy Wam. On ma kadrę złożoną z miernot i ohydnych ludzi. On takich ludzi skupia wokół siebie i według tego klucza będzie robił. I dlatego przegra. I dlatego po prostu przegra. On nie ma szans wygrać. Bo tam, jeżeli w ciągu tygodnia, tak jak jeszcze raz powtarzam, można było zatrzymać całkowity eksport ukraiński w kraju, dla którego jest to niezwykle ważne, bo toczy wojnę i później można to wszystko zwalniać, mieć kolejne jakieś tutaj koncepcje, to świadczy naprawdę, Szanowni Państwo, o tym, że oni są no tam, gdzie pisał Kisielewski i się jeszcze urządzają. Rzeczywiście. W czterech literach. W ciemnych czterech literach. Tak to wygląda, ale niestety nie tylko on jest tam, bo my też tam jesteśmy. My musimy w tych ale ciemnych literach. Zobaczcie Państwo teraz, co się dzieje. Mieliśmy gigantyczny problem, który teraz oni próbują zasypać transferem z naszych kieszeni kilkunastu miliardów złotych. To wszystko będzie oznaczało, drodzy Państwo, nie mają tych pieniędzy, oni będą drukować kasę. To wszystko będzie oznaczało. Pamiętacie, jak mówiliśmy tutaj, że od tego, jak ten kryzys gospodarczy będzie wyglądał, zależy od tego polityka PiS-u. Ostrzegaliśmy, że oni mogą zacząć drukować kasę. To, że oni teraz wychodzą z tymi pieniędzmi, to oznacza, że oni już po prostu zamykają oczy. To jest to właśnie po nas choćby potop. Muszą mieć pieniądze na inne sprawy, ale to powiem w innych programach. Tak, tutaj jest, ale tutaj chodzi o to, że te miliardy złotych, to są, które oni kradną te pieniądze. Jeszcze raz, ten cały mechanizm jest wytłumaczony.
Ktoś przejął to tanie zboże, oni to wpuścili z premedytacją. Członkowie rządu z premedytacją, być może Kaczyński wprowadzony w błąd, bo takie mamy informacje, co i tak go nie usprawiedliwia w żaden sposób, wzywali rolników do tego, żeby nie sprzedawali zboża, bo będzie drożeć. Doprowadzili do tego, że ich ludzie przejęli to zboże bardzo tanio i teraz mają pretekst do wydania pieniędzy z budżetu, aby teraz cały ten wał zalegalizować. Ale teraz wiedzieliście Państwo, nie ma nawet przestrzeni magazynowej, aby z tego wyjść. Nie wiadomo co, jeżeli spalą to zboże w elektrowniach, to koszty tego spalania też trzeba ponieść i tutaj one są, przynajmniej tam jak wyliczył tutaj bloger, którego cytowałem, powodują podrożenie energii o 15%. Więc mamy do czynienia z gigantycznym znowu. Ja powiedziałem, że nie chce mi się wierzyć wiele miesięcy temu, aby oni zaplanowali to, że wykończą 150-200 tysięcy ludzi swoją polityką zarządzania koronawirusem. Natomiast to w żaden sposób ich nie usprawiedliwia. Kiedy patrzymy na ogrom zbrodni PRL-owskich, to szanowni państwo, to jest, mówimy o naprawdę maksymalnych kwotach, to są kilkaset osób zamordowanych w latach 80. przez służby. I to tak naprawdę licząc już, bo tam oficjalne organy znależyło tam ponad około 160 zgonów, ale przyjmujmy po prostu naprawdę maksymalnie. Cały czas poruszamy się na poziomie kilkuset osób. Gdyby naprawdę liczyć wszystkie maksymalnie podejrzane, dojechaliśmy by pewnie do jakichś 700, 800 zgonów, jakiś tam zaszczuć ludzi. I teraz zestawcie to Państwo z tym, co zrobili oni, że codziennie umierało 700-800 osób na tego. To była ich nieumiejętność zarządzania, ich ustawienie w ten sposób szpitali i przychodni, w których nie opłacało się leczyć niczego poza koronawirusem. Następnie, po tym jak oni to ustawili, doprowadzili do tego, że ludzie zaczęli umierać i teraz umierają. Gigantycznie jest wysyp chorób nowotworowych, bo praktycznie padła cała badania, padły profilaktyczne, przesiewowe. W niektórych obszarach w ogóle spadły one do zera i teraz jeszcze ludzie będą umierali na to. To jest jakaś gigantyczny tego. No i to jest oczywiście pytanie, ktoś powie, to czy oni to zaplanowali? No po prostu są kompletnie rażący sposób niekompetentni. Kiedy ja rozmawiałem z nimi, z tymi ludźmi, którzy są związani na przełomie 2020 i 2021 roku, oni byli przerażeni. Oni uważali, że ludzie jak się zorientują, to ich po prostu rozniosą. I teraz jest trochę taka scena w Pulp Fiction. Tam jest jak bohaterowie, tam zabójcy grani przez Johna Travolta i Samuela Jacksona jadą ukarać nierzetelnych handlarzy, którzy po prostu okradli ich szefa i w pewnym momencie tam wykonując tą egzekucję zapominają o facecie, który się ukrywa gdzieś z bronią, nie sprawdzili tam pokoju. Pływa z bronią i wybiega i ładuje w nich cały magazynek. No i nie trafia. No wiadomo, jak to się kończy. Jeden z tych zabójców uznaje to za cud. I to jest trochę tak, że pisowcy uznali to, że ludzie jakoś nie połapali się w tym, że to PiS ponosi odpowiedzialność za tą hekatombę, że to PiS ponosi odpowiedzialność za to, że karetki, że ludzie umierali w karetkach, że sam miałem taki przykład, w której wujek jednego z moich dziennikarzy we Wrocławiu miał zapaść i 6 godzin czekał na karetkę, zanim dojechała karetka, po prostu zmarł. Ile takich przypadków było w skali kraju, trudno mówić, ale mówimy o tysiącach. Więc teraz mamy ten przykład, szanowni państwo, teraz tutaj nasz ekspert, którego cytowaliśmy, człowiek ewidentnie z branży, który tutaj bloger, no szacuje, że ten wysyp tego będzie po prostu gigantyczny, czyli tu mówimy o tym
panu, który używa pseudonimu Szermierz Gwiazdy Polarnej, że ten kryzys, którego będziemy doświadczać na rynku żywnościowym, bo to, szanowni państwo, no to jest po prostu, tak jak on tu mówi, to jest zniszczenie polskiego rolnictwa, bo to w tym roku możemy mieć na przykład bardzo tanie produkty, natomiast za rok one będą gigantycznie drogie, ponieważ wszyscy ci, którzy produkowali żywność, po prostu pójdą z torbami. Więc Tomku, powiem tak, jedyne co jest dobre, to jest to, że konsekwencje tego burdelu za kilka tygodni będzie ponosił PiS. No, złe jest to, że w końcowym rozrachunku za wszystkie te niekompetencje, za wszystkie te wały płacimy my. Coś chcesz dodać? Czy przechodzimy? Ja na koniec Wąsikowi dwa zdania powiem. Ja także. W tym razie, szanowni państwo, Historia bez cenzury, magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. Oprócz tematów okładkowych, w środku, drodzy państwo, wiele ciekawych historii o tym, jak polskie służby wprowadziły agenta do Shin Bet w czasach PRL, oczywiście, PRL-owskie służby, czyli udało im się zainstalować agenta w izraelskich służbach. Ogromny sukces. Oprócz tego też materiał o niebezpiecznych związkach właścicieli BMW, którzy dorobili się w czasach rządów Hitlera. Zresztą bardzo wiele firm przemysłowych świetnie się sobie radziło w czasach rządów Hitlera, potem był z tym problem. I jeszcze mamy tutaj, drodzy państwo, materiał o narkotykach, które produkował i następnie sprzedawał Związek Sowiecki. Historia bez cenzury. Tomku. Coś dodam tylko do tego jeszcze materiału, świetnego materiału o Lewim, to znaczy o tym agencie Shin Bet. Wykorzystał jego historię taki pan Wiktor Ostrowski, taki człowiek, który, no, mówiło się, że zdradził Mossad. No, są na ten temat różne teorie. I tam przypisał sobie to, co zrobił Lewi, bo tam była taka sytuacja, że Lewi rozpoznawał agentów izraelskich na podstawie krawatów i niektórych koszul. To znaczy, przy zdjęciach legalizacyjnych do dokumentów, ponieważ, no, Izrael jest krajem, w większości jest bardzo ciepło, raczej się krawatów nie nosiło, nie nosi i koszule. Były takie dyżurne u fotografów, dyżurne krawaty i koszule. I dużo oficerów miało zdjęcia legalizacyjne, gdzie było kilka wzorów krawatów, które występowały właśnie w tym miejscu, gdzie te zdjęcia były wykonywane. I Lewi miał fenomenalną pamięć i właśnie na podstawie między innymi tych krawatów i tego i tych zestawień koszul i marynarek typował, że to również były i miał naprawdę świetne trafienie. Ale to jest jedna rzecz. To już. Natomiast ja chciałem powiedzieć coś do Wąsika. Słuchaj, no, jak widzisz, nie dopilnowałeś. Policja robi po swojemu. I no, pewnie będziesz miał pretensje do policji z Białołęki, bo, no, trafili ci kasjerkę, tą panią, która miała ukraść te wszystkie pieniądze z CBA. No, te, o które żeście mnie oskarżali, nawet żeście mi, przepraszam, do tej pory nie powiedzieli. No, ale ja jestem żywy, to dlatego, bo miałem być nieżywy, to pewnie bym to wszystko przyjął. Słuchajcie, no i tak to wygląda, że złapali ci ją. No, tłumaczyliście, żeby nie szła do domu, a ona myślała, czuła się tak pewnie, że chciała pójść do swojego mieszkania na święta. No, a kto jej co zrobi? A policjanci, jak kazali szukać, to kazali szukać. A wy żeście oko przymykali, a oni nie zrozumieli tego przymknięcia okiem. No i musiała zostać zawinięta i pojechała na ten babiniec, prawda? Ale, no, wiewiórki mówią, że ona siedzieć nie chce. Ona siedzieć nie chce. No, rozumiem, że dziewczynie się nic stać nie może. Szanowni państwo, żeby było jasne. No dałeś, Nasza hipoteza, ponieważ w 2016 roku odbył się audyt, który to opisaliśmy w naszej książce, polecamy państwu, książce Kamiński, razem z Tomkiem, do nabycia na stronie kapitalbook.com.pl. W naszej książce opisaliśmy,
Jak w 2016 roku na jesieni zrobiono audyt, który miał pogrążyć Pawła Bojtunika, tymczasem okazał się laurką dla byłego szefa CBA. Natomiast okazało się, że brakuje już, pomimo że to nie był jeszcze rok, od kiedy Bejda przejął, że brakuje kilkunastu milionów złotych. Twórca tego raportu najpierw został ubezwłasnowolniony, czyli zabrano mu przepustkę, biurko, dostęp do raportu, potem go awansowano i wysłano na nielegalny, niejawny etat do Brukseli. Jak myśmy to opisali na internecie, to uwaga, wycofano go z Brukseli i skierowano go, zrobiono go dyrektorem w MSW. I no tutaj jak to jest, że jak masz jakąś wiedzę, no to ci tam po prostu karmią cię tego, żeby ci się nie chciało tego. Natomiast jestem ciekaw, jak oni się zabezpieczą, żeby ten pan nie powiedział prawdy, jak będzie przesłuchiwany, jaki on będzie miał interes w tym, żeby kryć ich po tym wszystkim. I tu teraz pani powie prawdę. Nasza hipoteza, jeżeli chodzi o kasjerkę, jest bardzo prosta. Po prostu pani dopisano parę zer do tego, co przekręciła, mówiąc, że jej to, że jej się pomoże. No, że jak się nie zgodzi, no to i tak ma przerąbane, a co to jej za różnica, czy ukradła milion, dwa, czy trzy, no, prawda? Pomyślcie sobie, pani, która codziennie wynosiła miliony z CBA. To jest bzdura. To jest bzdura. To jest po prostu wielka bzdura. To jest na koniec każdego miesiąca jest robione po prostu checking tego, sprawdza się to po prostu kasę operacyjną służb. To jest po prostu fizycznie niemożliwe to, co oni opowiadają. To jest jakaś operacja, która miała przykryć ich wał, bo nie wiedzieli, jak to rozliczyć. No, jak się nie udało doprowadzić do tego, że Tomka zastrzelał i będzie można wpisać, że trup podebrał wcześniej kilkanaście milionów złotych i nikt nie będzie po prostu wnikał, to jak to jest możliwe, że jednej osobie wypłacono tyle i po co i dlaczego i w szczególe? No to zaczęli... Przeprowadzić badania grafologiczne i to jest problem. Nie, no to jest... Znaczy, chodzi o to, że no to jest wąsik. No. Opowieści wąsika nie muszą się zgadzać. No. To jest... Wąsik po prostu... to jest facet, no to tak jak, drodzy Państwo, no, ta historia, która tutaj robi furorę, którą opowiedziałem, że jak ma dwa kółka, to jedno zgubi, a drugie zepsuje. No i to jest po prostu wąsik. Szanowni Państwo, wieści24.pl, ponad 1000 afer pisowskich. Zapraszamy do nas, prosimy o udostępnianie jak najszerzej, a Państwu mówimy do zobaczenia.